113 edycja ESL Open Cup i nawet mamy tutaj ciekawy kąsek. Zawodnicy specjalnie jeszcze zaprosili do obserwowania meczu, bo ja dopiero co walczyłem z Trifaxem, ale Trifax naprawdę dobrze się rozwija. Oby tak dalej. No i tak, Ziomek, czyli oczywiście polski proto z teamu Blazer, Adam Skorynko, jak dobrze pamiętam. A z drugiej strony Artur Nercio-Bloch, który obecnie prowadzi 1-0. A Ziomek, pamiętajmy, że jest Grandmastera, troszeczkę grywał i gra dalej. Też pamiętam, że miał 6000 MMR, chociaż w tym sezonie pewnie trochę niżej, bo ten wskaźnik MMR to się różni między trochę sezonami. No ale przeważnie myślę, że gdyby Nercio nie poćwiczył, to Ziomek spokojnie byłby go w stanie pokonać, myślę, że 2-0. Ale Artur ostatnimi czasy trochę gra. Zagrał już spokojnie kilkadziesiąt gier, może nawet więcej, kto wie. Więc fajnie jest to zobaczyć. Tak, Trifax wygrał. No, ładnie się rozwija, więc mnie akurat cieszy, że przeskoczył i wygrał to starcie. No, mam nadzieję, że z Diskiem też powalczy. Też może spokojnie z nim wygrać, moim zdaniem. Dobrze. Także zaczynamy. No, Artur Nercio-Bloch, wiadomo, to jest polski zerk, który wygrał najwięcej z turniejów StarCrafta, chyba niecałe 400 tysięcy dolarów, jak dobrze pamiętam. To jeszcze będzie można potem sprawdzić. No ale od 2020 roku, od stycznia praktycznie no, już zawiesił granie. Ale teraz minęły no, tam trochę ponad 2 lata. I proszę, pandemia się tam powiedzmy miała zaczynać. Nercio się wycofał, teraz się już tam wiadomo wycofują, teraz są ważniejsze rzeczy niż takie te. I proszę, Artur powraca, co za przypadek. Nie, ale fajnie będzie zobaczyć Artura, jeżeli on faktycznie weźmie udział w tych nadchodzących turniejach, trochę na to wskazuje jego ostatnia aktywność, sporo gier rankingowych, jeszcze jakieś właśnie udziały w Open Cup, jeszcze w jakichś chyba też innych małych imprezach się zapisywał. Wczoraj też chyba był, czy przedwczoraj w takim mniejszym turnieju. Także doskonale go widzieć znowu. Prawdopodobnie Nercio nie będzie, nie wiadomo jak naparzał i ile naparzał, ale w sumie pewnie on tak tutaj podchodzi na zasadzie takiej trochę zabawy. Ponownego, może lekkiego spróbowania się. Czy znowu potrafi zagrać na przynajmniej jakimś wysokim poziomie. Znaczy na pewno potrafi zagrać na bardzo wysokim poziomie. No bo to już jest spokojnie Grandmaster. Tak, już Nercio wrócił do Grandmastera, zajęło mu to no kilkadziesiąt gier, no. Ale on już kiedyś był progamerem. Więc to taka trochę inna sytuacja. No i obecnie prowadzi właśnie 1-0. To jest bardzo dobry zwiad. O, to jest genialny zwiad dla Nercia. On teraz już widzi. Ciekawe, czy zna tę taktykę w ogóle, bo to jest build, gdzie się zazwyczaj gra jednego, dwa Disruptory i potem taki push z kolosami, no chyba, że to jest jeszcze co innego. Ale ziomek ewidentnie chce szybciej zaatakować Artura. Artur, o mój Boże, on naprawdę już robi Spire. No tak, kiedyś też pamiętam, że mega mocną kontrą na otwarcie z Robo, które też jest dużą rzadkością na Zerga, no to właśnie kontra mutaliskowa jest wręcz zabójcza, no bo czy Disruptor, czy Kolos, czy Immortal, czy Warpist, no to nie potrafi z mutaliskami walczyć. I jest ogromny potencjał na to, że może zostanie ziomek zaskoczony. No ale w sumie teraz te adeptki też mają sporą szansę, żeby się czegoś dużego dowiedzieć, chociaż zerglingi w sam raz wyskakują z jajek. No i w sumie to zatrzymały potencjał też zwiadowczy i militarny ziomka. Czy Darcie już odkłada kasę? Wydaje mi się, że jeszcze trochę dronu on akurat musi zagrać. No i on też chyba sam ten fakt dostrzega. Ma ich 48, ale na razie jest... O mój Boże, jeszcze gateway. Tak, to jest na pewno dwubazówka od ziomka. Tylko to pamiętajmy, że też... No można po prostu stalkery przyzywać jako ziomek i niewielka grupa mutalisków może być niewystarczająca. Może Nerciowi chodzi o to, żeby właśnie zrobić taki powiedzmy skład 6, może 8, 7 mutalisków, męczyć Warprisma czy Kolosa. Jeżeli będą już stalkery, to po prostu poleci na wrogą ekonomię i ziomek będzie tak między bazami trochę roztrzepany. Piękna sprawa. O, Stonkstar wygrał z Rattata. Elegancko, super. Doskonale. Też pamiętam, że chyba w jakimś turnieju chyba MyFixed wygrał Stonkstar z Trifaxem w finale. No, Stonkstar też troszeczkę ciśnie. Miło to zobaczyć. Dwie drony zniszczone. No to akurat nie jest jakaś spektakularna sprawa. Ale zastanawiam mnie, że Nercio na takiej niskiej liczbie dron ciśnie. Znaczy niskiej, no właśnie może to nie jest zbyt niska, jak na to, jakie zagranie wybiera ziomek, no ale musi spalić nadwyżkę Nercio, właśnie złapał dużego supply boka, ale to będzie gigantyczne, jak uda się złapać Disruptory w Prizmie.
O nie, na to, no nie, ale w ogóle sam Warpism jest arcyważny. Z punktu widzenia tego ataku myślałem, że pociski mutalisków się odbiją i Warpism padnie, ale on nie pada. No i to jest chyba duży błąd Nercia, że nie docisnął, a wydaje się, że mógł transportowiec Protosa. Teraz jeszcze widać, że na niego się czai. Może po prostu wrzuci w niego mutaliski, żeby się pozbyć, no bo tylko dzięki tej jednej jednostce cały atak Protosa ma duże szanse na zwycięstwo. Arthur Ogard, że ma supply bloka, robi 7 overlordów jednocześnie. No teraz już odblokowany, może z powrotem grać Roach'e. Teraz, bo jak widzimy, w pogoni za Warpismem, żeby kolejny Warpin, czyli kolejne przyzwanie jednostek się nie odbyło. No i chyba to była w miarę, no taka słuszna decyzja. Też tak sądzę. Ziomek już wie, że za bardzo atakować nie może. I po prostu rezygnuje. Ale ciekawa koncepcja z tym szybkim Spire. Rzadko się takie rzeczy widywało. W kontrze właśnie na zagranie ziomka. Mam wrażenie, że gdyby to grał jakiś czołowy koreański Protoss, to nie wiem, czy by miał tyle przestrzeni Arthur. Czy królowe wliczają się do limitu armii? Tak, z tego co pamiętam, one się wliczają. Do tego tutaj 86 w tym momencie. O, wow, Nercio znowu wleciał w jednostki Protossa. Kolejny Warpism. Ziomek ogarnął, że też ma supply bloka. I przez to nie może przyzwać jednostek. Rośnie nadwyżka. To zobaczmy, czy w tej presji, wielkiej agresji coś się znowu dobrego urodzi. O, zeloty. No, to nawet mnie trochę zaskoczył. Myślałem, że bardziej na stalkerach będzie polegać, ale w sumie może potrzebuje takiej lekkiej siły pchająco-absorbującej z przodu. Guardian Shield aktywowany. Mega ciężko jest wygrać tym pushem ziomka w takiej sytuacji, jaką tutaj mamy. Arthur już ma 173 limitu ogólnego, może dalej robić masę ravagerów. One wiadomo, że kupują czas tymi korosiwami, a im więcej czasu, tym raczej lepiej dla Zerga. Mutaliski jeszcze tutaj latają, ale bateria je w zasadzie kontruje. Jakieś stalkery przyzwał do defensywy ziomek. No i pomęczył, ale na razie niewiele. O, jeszcze Disruptor zniszczony. No nie ma dobrych wieści dla ziomka, bo to właśnie o to chodzi, żeby Disruptory wręcz wygrały grę jakimiś szczęśliwymi trochę kulami. O, jeszcze kolos zniszczony. Nie, już nic się nie da zrobić. Pękły dwie najważniejsze jednostki Protossa w tym ataku. Kolos i Disruptor. Reszta to jest łatwa sprawa, no proszę. Arthur szybko aktywował skilla. No i GG. A, nie, czyli jednak Snogstar nie wygrał z Rattata. Okej, bo to by było naprawdę mega. To by było piękne. Dobra. No to jedziemy dalej. Arthur wygrywa w takiej sytuacji 2-0 z ziomkiem. No i zobaczymy, właśnie muszę się rozejrzeć w końcu po drabince, bo tak natychmiast po swoim meczu wskoczyłem tutaj. Czy w ogóle wszystkie ustawienia, aby na pewno są... Tak, wszystkie ustawienia są dobrze. Trifax na diska póki co grać nie będzie. Juanito też czeka. Nercio na Rattata będzie grać z Divizji. No to będzie dzikie. No dobra, możliwe, że do Arthura znowu wskoczę. Ale to jeszcze też na pewno chwila. Witamy oczywiście wszystkich na transmisji. O, tu się rozglądam po drabince. O, widzę, że Klem też się zapisał. W sumie co innego ma do roboty. W poniedziałkowy wieczór. Szukam Nercia na friendliście, a go tu nie ma, bo Battle.net ma super błędy. A może teraz usunąć Nercia i dodać z powrotem? Może zadziała? Kto tu jeszcze z Polaków gra? Spirita widziałem gdzieś. Geralt oczywiście ciśnie. Geralt na Niba będzie w miarę wcześnie grać. Tutaj Battle Before Yum. Kiesiew z Harstemem.
O, Spirit jakiegoś Koreańczyka pokonał, ale 1-0, dziwne. Może przypadkiem wpisany taki wynik, albo Koreańczyk po prostu odpuścił, jak zobaczył Spirita. Oj, tu potencjalnie Spirit na Skillosa, też fajny mecz. Ale to potem niestety, dobra. No to na razie chyba z tych wszystkich meczów, jakie widzę, to była faktycznie Nercio nam się najbardziej układa. No to ja już się przymierzam.